Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej aukcji Młodej Sztuki. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Wrocławskiej Galerii DNA i Wrocławskiego Domu Aukcyjnego. Witam serdecznie na trzeciej aukcji Młodej Sztuki organizowanej przez Wrocławski Dom Aukcyjny i Galerię DNA. Cieszymy się, że już po raz trzeci możemy spotkać się z Państwem. W tym miejscu chciałem przedstawić to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli restaurację River. Podziękować gospodarzom tej restauracji Marcie i Małgorzacie. Brawa poprosimy. Otwórzcie swoje serca i portfele, a duch współczesnej sztuki niech wstąpi tutaj i bawmy się dobrze. Wiwat artyści, wiwat sztuka, brawo! Które za nie zarobi, kupi prezent. 650. 800 zł. Lipsyłem na 41 po raz drugi. 850. 1000 zł. Co to jest 1100 zł? Raz drugi. Bardzo dziękuję. 1000. Sprzedane dla Pana z numerem 3. Z cyklu Historii Łazienkowej. Myślę, że gdyby ktoś miał dotychczasowy lepszy. Nie widzę, a zatem. Sprzedane. Brawo. Gratuluję. To na 130 cm, technika olejna, brać go do domu i powiesić go z samej iskierskiej bez tytułu. I to jest właśnie ten moment, po raz trzeci sprzedane, brawa, gratuluję! Rok powstania wielkością obrazy, drudzy Zalewski, cena wywoławcza tego obrazu to... Czy usłyszałem? Bardzo dziękuję, po raz drugi ogłaszam. Nie muszę tego ogłaszać. Pani 600 zł, 650, dziękuję bardzo. 750 zł. Po raz pierwszy 600 dla Pani z numerem. Właśnie w tej chwili sprzedane. Proszę Państwa, cena wywoławcza tego obrazu to 50 zł po raz pierwszy. Jak będzie sprzedamy ten obraz za więcej niż za 500 zł? Sprzedane zgłoszenie w second. 50 je nie bolały, bardzo proszę o odwrócenie. Zostawmy go niżej. Musimy go odwrócić, bo on jest do góry nos. Wielki obraz, gdyby podzielić. Tężam, słucham. 1000 zł. Złożyliśmy taki wniosek starający się o paszport do eksportu, który będzie promował tych artystów polskich, młodych za granicą. Udało nam się otrzymać to dofinansowanie z Unii Europejskiej i w przyszłym roku z tutaj prezentowanych 50 artystów, 11-20 będziemy promować za granicą. Więc jeszcze raz się odwołam tutaj do tego, co mówi cały czas kolega. Nie zdradzę Państwu, którzy to artyści, żeby nie pokoryzować jednych lub drugich, bo należy kupując obrazy kierować się przede wszystkim sercem, ale zachęcam dlatego, że kto wie, za rok, być może któryś się spodoba, będziemy uczestniczyć na pewno w targach w Nowym Jorku, Londynie, Berlinie i Dubaju, bo te cztery miasta wyznaczyliśmy w naszym wniosku. No i będziemy starać się tą polską sztukę pokazywać, tą polską sztukę nowoczesną i młodą za granicą i szukać dla niej nabywców, kolekcjonerów i galerie, które będą wystawiać. Więc jeszcze raz zachęcam Państwa do dzisiejszej aktywności. Zapraszam już dziś pod koniec lutego na czwartą aukcję i oddaję głos.